Otwieram 26. sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, kadencji 2010-2014. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały. Bardzo serdecznie witam radnych oraz zaproszonych gości na dzisiejszą sesję. Witam bardzo serdecznie komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mariusza Wilamowskiego. Witam serdecznie. Witam również zastępcę komendanta Powiatowej Policji pana Dariusza Załogę. Jak? Ale gdzie jest? Oj, przepraszam. Przepraszam, wcześniej na przedstawieniu był zastępca i ten później jakoś tak mi się skojarzyło, że był pan Darek i także również za błąd, przepraszam, witam komendanta pana Witolda Barcikowskiego. Szybka zmiana. Witam kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego na czele z panem Dariuszem Szypulskim, burmistrzem Nidzicy. Witam dyrektorów i prezesów gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli na czele z panią Małgorzatą Sawicką, dyrektorą Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu. Bardzo serdecznie witam sołtysów terenu gminy Nidzica, Witam przedstawicieli prasy, miejscowych zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Bardzo serdecznie witam. Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektami uchwał został Państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 9 podpunktu 4, a mianowicie projekt uchwały w sprawie planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014. W związku z tym, że spółka wycofała projekt, a przyczyna wycofania, no przede wszystkim musimy dokonać zmian w harmonogramie wydatków na poszczególne lata. Pojawiły się tam te kwoty i tu słusznie radni zauważyli na komisjach. Kwoty nie do końca zgodne z tym, co zapisaliśmy w projekcie budżetu na rok 2013 i wieloletniej i prognozie finansowej. Tym bardziej, że no skąd się to wzięło? No wzięło się to stąd, że w momencie sporządzenia projektu budżetu nie mieliśmy jeszcze kosztorysu, jeszcze nie znaliśmy kwoty kosztorysowej zadania dotyczącego przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągach dróg wojewódzkich i teraz musimy plan wieloletni rozwoju sieci, harmonogram w tym planie, harmonogram wydatków dostosować do projektu budżetu, no i do naszych możliwości finansowych. Dlatego potrzebujemy na to czasu i przede wszystkim większej wiedzy. A taką wiedzę będziemy mieli po przetargu i po sporządzeniu harmonogramu przez wykonawcę. Oczywiście jeśli chodzi o ustalenie taryf na wodę i ścieki, tu oczywiście podstawę do naliczenia stanowi obowiązujący dotychczas plan uchwalony w roku ubiegłym. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do tego, co pan burmistrz przedstawił? Pytania? Państwo radni? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem zmian do porządku obrad, a mianowicie z porządku obrad pan burmistrz proponuje zdjęcie projektu uchwały numer 4. Kto jest za zdjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
głosowało 20 radnych i 20 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Przystępujemy teraz do głosowania porządku obrad 26 sesji Rady Miejskiej wraz z przegłosowaną zmianą. Kto jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad ze zmianą został przegłosowany jednogłośnie. I proszę Państwa, zatem przystąpię do kolejnych punktów porządku obrad. Chciałbym może wykorzystać czas, że jest większa ilość osób na sali, bo o taki apel prosił mnie sołtys z Łysakowa. Ja mam co prawda to tutaj napisane, ale może panie sołtysie, czy pan chciałby zaapelować? Proszę bardzo. W imieniu rodzin poszkodowanych w pożarze w Łysakowie chciałbym wystosować apel o pomoc przy odbudowie zniszczonego czterorodzinnego domu. Chciałbym prosić radnych o dobrowolną składkę na rzecz odbudowy. Proszę także wszystkich sołtysów o przeprowadzenie w swoich sołectwach zbiórki pieniężnej. Za wszelką udzieloną pomoc z góry wszystkim dziękuję. Jako wieś na ten czas już żeśmy zazbroili ten budynek. Wczoraj żeśmy zaleli beton. Potrzebne nam są środki. Wieś chętnie przychodzi do pracy. Jeśli będą środki, pomożemy tym ludziom. Dziękuję. Dziękuję panie sołtysie. Bardzo słuszny apel. Ja również apeluję do państwa radnych. Tak jak w innych przypadkach żeśmy robili, proponuję, jeżeli ma ktoś życzenie o wpłaty do biura rady, tam do pani Doroty czy do pani Ani. Mamy konto i wtedy jak zbierzemy odpowiednie od wszystkich pieniążki, oczywiście za pokwitowaniem na listę, to wpłacimy na konto, które mamy podane. Tu od pana sołtysa dostałem. Także jeżeli już, to poprosiłbym również panią sołtys z Bolej. Prosiła również, że chce zabrać na chwilkę głos. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, jako sołtysi i Rady Sołeckie w imieniu mieszkańców wsi Bolejny i Żelazno chcielibyśmy podziękować i chciałabym poprosić koleżanki o przeczytanie treści podziękowań, które potem będą wręczone na ręce Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza. Podziękowanie dla radnych Rady Miejskiej w Nidzicy. Kadencji 2010-2014. Mieszkańcy Boleń i Żelazna pragną serdecznie podziękować za podjęcie decyzji o wykonaniu zadania pod nazwą budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz ze stacją uzdatniania wody. Długo oczekiwana inwestycja dobiegła końca w dniu 30 października 2012 roku. Serdecznie dziękujemy za stworzenie mieszkańcom lepszych warunków życia codziennego, które wzbogaciły atrakcyjność naszych wsi oraz umożliwią rozwój turystyki. Z wdzięcznością Rady Sołeckie wraz z mieszkańcami. Tutaj sołtys pani Bożena Karwowska z Boleń i pan sołtys z Żelazna, pan Waldemar Pszczółkowski. Serdecznie dziękujemy. To, co zrobiliśmy dla siebie sami. Jesteśmy wdzięczni za to, bo w końcu byśmy weszli. To jest nasz wspólny myśl. Dziękuję serdecznie. Też się z tego cieszymy. Dziękuję. Dziękuję za to. Nie? Mają.
Drodzy Państwo, to, że ja dostałam tutaj taką fajną, taki list podziękowania, ale mi się zdaje, że to jest na ręce wszystkich Państwa radnych. Dziękujemy bardzo. To, co zrobiliśmy dla siebie wraz z nami, to, co innym uczyniliśmy oraz to, co zrobiliśmy dla świata, pozostaje nieśmiertelne. Albert Pinet. Serdeczne podziękowania dla pana Dariusza Szepkowskiego, burmistrza Nidzicy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Mieszkańcy Boleń i Żelazna pragną serdecznie panu podziękować za wykonanie zadania pod nazwą budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Bolejny i Żelazno. Dziękujemy za podjęcie tak ważnej dla nas decyzji o możliwości podłączenia się do sieci. Mieszkańcy sołec w Bolejny i Żelazna długo oczekiwali na tę chwilę, która mogła nastąpić tylko ludziom dobrej woli. Dzięki współpracy wielu przychylnych osób, ich pomocy oraz zaangażowaniu możliwe jest dalsze rozwój miejscowości. Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo pracownicy zaoferowali, jest bezcenna. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los mieszkańców z małych miejscowości. Mamy nadzieję, że razem będziemy cieszyć się z atrakcyjności naszego terenu oraz rozwoju turystyki i powrotu młodych ludzi na piękną wieś. Serdecznie dziękujemy. Rady Sołeckie wraz z mieszkańcami do podziękowań dołączają się sołtysi w miejscowości Bolejny i Żelazno. Dziękujemy. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. W ostatnim czasie miejscowość Żelazna, miejscowość Bolejny osiągnęły duży postęp cywilizacyjny. Kanalizacja jest takim jednym ze szczytowych osiągnięć, nawet jest dowcip, cieszy się jak sołtys z kanalizacji. Ja składam podziękowanie wszystkim, którzy podjęli decyzję, urzędnikom, wszystkim radnym, panu burmistrzowi, wykonawcom, projektantom. Naszym mieszkańcom życzę, żeby to wszystko dobrze służyło. Chcę jeszcze tak uszczypliwie dopowiedzieć, że pomimo tych dużych osiągnięć nasze aspiracje, nasze ambicje nie są jeszcze wyczerpane. Będziemy sygnalizować, artykułować te różne rzeczy. Także nie będzie lekko, ale póki co doceniamy ten ogromny rozwój, ten ogromny wysiłek. Serdecznie, serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców. Ja chciałabym tylko dodać, że życzyłabym sobie i wszystkim tym, którzy oczekują na taki rodzaj inwestycji, aby doczekali się takich chwil i mogli się cieszyć tak, jak my się cieszymy dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Panie sołtysie, to dobrze, że macie aspiracje, bo gdyby ludzie nie mieli aspiracji, nie mieli planów, nie mieli marzeń, to świat stałby w miejscu. Ja również się cieszę, że udało się zrealizować tę inwestycję. Mam nadzieję, że jak najszybciej wszystkim uda się przyłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i że to nie tylko sołtys cieszy się z kanalizacji, ale że wszyscy mieszkańcy również się z tego cieszą. No i życzę, żeby no jak najlepiej bezawaryjnie służyło. No, również no warto podkreślić, że no miło słyszeć, kiedy w czasie odbioru fachowcy i z sanepidu, i inżynierowie, którzy projektowali, mówią, że na terenach wiejskich takiej stacji uwzględniania wody nie widzieli. Jesteśmy w punkcie takim, że już były i apele, i podziękowania, ale również należałoby wspomnieć, że mamy również sukcesy. Proszę panią, panią dyrektor. Myśmy się naprawdę nie umawiali. Ja, proszę państwa, 11 listopada wzięłam udział w zjeździe Szkolnego Związku Sportowego i na tym zjeździe zostały przekazane dwa medale, dwie odznaki
jedna odznaka, zbiorowa odznaka za zasługi w rozwoju sportu młodzieży i szkolnej została przyznana przez zarząd główny tego związku gminie, miastu i gminie Nidzica, taki jest medal. Ja drugi natomiast jest na konkretne imię i nazwisko, a mianowicie otrzymuje ten medal pan burmistrz Dariusz Szypulski i odebrałam w imieniu, miałam tę przyjemność odebrać w imieniu pana burmistrza i w imieniu pana przewodniczącego i państwa i oddaję w ręce, które są godne. Chcę tylko powiedzieć, że na tym spotkaniu byli obecni wszyscy posłowie z Warmii i Mazur, wszystkich opcji, a także senator, pani kurator, pan wojewoda, przedstawiciel pana wojewody i podkreślono, że to oczywiście rozwój sportu szkolnego jest zadaniem, sportu w ogóle jest zadaniem gminy, ale to w jaki sposób się to robi, to określa klasę tych, którzy to czynią. My mamy za co podziękować. Myślę, że cenne jest to, że docenili to nauczyciele właśnie wychowania fizycznego, bo to oni z całą pewnością byli wnioskodawcami, ponieważ niekoniecznie na zewnątrz się wie, co się tu u nas dzieje. Na tym też spotkaniu zostali odznaczeni nauczyciele również takimi odznakami ze zespołu szkół numer 1 pani Joanna Zielińska, pan dyrektor Artur Pacuszka, z zespołu szkół numer 2 pan Andrzej Czarnecki, a z zespołu szkół numer 3 pan Kazimierz Wrotek. Za co byliśmy odznaczeni jako miasto i gmina, to chyba akurat państwu nie trzeba przypominać, ale dla porządku powiem. Dwa hala widowiskowo-sportowa, dwa kompleksy boisk Orlik, również boisko wielofunkcyjne przy zespole szkół numer 3, place zabaw, miejsca zabaw w szkołach, siłownie w placówkach naszych oświatowych, a także miejsca zabaw dla najmłodszych, miejsca zabaw i rekreacji, między innymi miejsca do gimnastyki korekcyjnej. Jeszcze wśród osób, które wśród tych nauczycieli, instruktorów również znalazł się oznaczony, znalazł się pan Mirosław Dumiński. Ja chciałabym teraz przekazać panu przewodniczącemu tę nagrodę. Ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, gdyż jest promocja naszego regionu w województwie. No rzeczywiście wyjątkowej urody medal, no ale to, że ja dostałem, to przede wszystkim zasługa jest ludzi, którzy zajmują się sportem, którzy mają cenne inicjatywy, którzy mają pomysły, którzy angażują się, mam tu na myśli i nauczycieli wychowania fizycznego, i działaczy poszczególnych klubów sportowych, ale też no przede wszystkim tutaj radnych Rady Miejskiej, bo ja jestem tylko realizatorem zadań, na które wyrazi zgodę Rada. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy więc do realizacji porządku obrad, a mianowicie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nikt nie wniósł uwag w obowiązującym terminie. Przystępujemy więc do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 25. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie głosowała, 19 radnych zagłosowało za przyjęcie protokołu. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest sprawozdanie z międzysesyjnej działalności burmistrza. Panie burmistrzu, proszę o jego przedstawienie. Sprawozdanie z działalności za okres od 29 października do 28 listopada 2012 roku.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy i kierownik urzędu wydałem 25 zarządzeń w następujących sprawach. 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy, udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego, to były takie 2 zarządzenia, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży, 5 zarządzeń, powołania komisji przetargowej o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia majątku i innych interesów gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem, powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 3. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie i wsi Jabłonka. To są 2 działki o powierzchni, jedna 1020 metrów, druga 1019 metrów. 2. przetargu ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Dubieńskiej oraz przy ulicy Warszawskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. 2. przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Krzywej. Powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Zmiany zarządzenia z 3 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nidzicy procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat oraz procedury postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych. Kolejne zarządzenie dotyczyło powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2013-2024, przyjęcia projektu uchwały budżetu gminy Nidzica na rok 2013, wprowadzenia zmian do zarządzenia dotyczącego podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nidzicy za rok 2012. W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące wydarzenia. 6 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna. 11 listopada wspólnie z przewodniczącym Rady oraz radnymi uczestniczyłem w powiatowych obchodach 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Tego samego dnia uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach tego święta. Wojewoda Marian Podziewski wręczył przy tej okazji Nidziczanom odznaczenia. To już jak w temacie tych wyróżnień. Proszę bardzo. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa nadała srebrne medale opiekuna miejsc pamięci narodowej pani Elżbiecie Orłowskiej Ciszek, nauczycielowi zespołu szkół nr 1 i Ryszardowi Bandyckiemu, przewodnikowi w Niedzickim Zamku oraz złoty medal zespołowi szkół nr 2 w Nidzicy za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa. Czyli jak widzimy, młodzież nie tylko zajmuje się śpiewem, tańcem, ale również podchodzi poważnie do naszej historii i tradycji. 14 listopada wziąłem udział w uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. I tu też z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wśród 6 nagrodzonych osób, 6 osób z terenu województwa, znalazła się również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Danuta Kamińska, czego bardzo pani dyrektor gratuluję. W dniach 14 i 15 listopada brałem udział w konferencji Zachowanie Dziedzictwa Narodowego, inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja, która odbyła się w Lidzbarku Warmińskim. 21 listopada na zaproszenie starosty Nidzicy odwiedził wojewoda warmińsko-mazurski. Zwieńczeniem jego wizyty było spotkanie z samorządowcami w Nidzickim Zamku. Również tego dnia pani burmistrz reprezentowała gminę w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. 23 listopada uczestniczyłem w uroczystości z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi, które zorganizowano w sali rycerskiej Nidzickiego Zamku. 26 listopada wziąłem udział w obchodach 15-lecia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakresie realizowanych inwestycji gminnych zawarto następujące umowy. Z Arkadiuszem Jasionowiczem z Roszczyna na sporządzenie inwentaryzacji wraz z orzeczeniem o stanie technicznym słupów oraz schodów galerii na dziedzińcu zamku.
oraz określeniem sposobu zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych za kwotę 3690 zł. Z Jeremim Modrzewskim z Warszawy na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji dla budynku zamku w Nidzicy za kwotę 6150 zł. Z pracownią autorską urbanistyki i architektury Rożen and Rożen z Olsztyna na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Obrębów Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki za kwotę 43 050 zł. Z przedsiębiorstwem handlowo-usługowym Stabruk z Nidzicy na przebudowę utwardzonego terenu od frontu budynku nr 3 przy ulicy Rataja za kwotę 11 500. Z zakładem instalacji sanitarnych z Nidzicy na wykonanie przebudowy i sprawdzenie instalacji CO w budynku Ratusza Miejskiego w Nidzicy za kwotę 8 500. Oraz remont wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ratusza za kwotę 1606 zł. Z firmą Lehman plus partner Polska z Konina na aktualizację ewidencji dróg gminnych gmin Nidzice za kwotę 1024 zł. Z przedsiębiorstwem robót drogowych i usług sprzętowo-transportowych z Nidzicy na remont przepustu w ciągu ulicy Łąkowej w Nidzicy za kwotę 2400 zł. I udrożnienie przejazdu drogą wewnętrzną przy ulicy Działdowskiej w Nidzicy, to jest rampa kolejowa, za kwotę 3936 zł. Z Centrum Ogrodniczym Sławomira Orzechowskiego na usunięcie chorych i nasadzenie nowych 4 sztuk drzew na Placu Wolności za kwotę 2991 zł. 31 października przeprowadzono odbiór końcowy budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno. Koszt robót budowlanych wyniósł 2 701 121 zł. Wybudowano 4400 metrów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, 3900 metrów sieci wodociągowej, 3 przepompownie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 629 150 zł. No w tym czasie wydano też 7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zakresie obrotu nieruchomościami sprzedano działkę o powierzchni 155 metrów kwadratowych położono w Nidzicy przy ulicy Dębowej w przetargu ograniczonym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych za cenę 10 600 zł. 2 działki położone w Jabłonce, jedna za 41 200, druga 40 400 zł. 2 lokale mieszkalne w Nidzicy przy ulicy Traugutta i Kościuszki na rzecz najemców za cenę po udzieleniu bonifikaty 46 356 zł. Ogłoszono na dzień 11 grudnia trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Jabłonce. To są 2 działki, jedna powierzchni 1020 m, druga 1019. Cena wywoławcza każdej z nich to 40 tysięcy złotych. Na 11 grudnia również ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ulicy Kolejowej, działka powierzchni 883 m, cena wywoławcza 42 600. Na 19 grudnia ogłoszono drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Traugutta, działka o powierzchni 20 512 m kwadratowych, cena wywoławcza 131 268 zł. I tego samego dnia drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Działka również przy ulicy Traugutta, działka powierzchni 7164 m kwadratowe, cena wywoławcza 61 608 zł. Również 19 grudnia drugi przetarg ustny na działkę położoną przy ulicy Krzywej, działka o powierzchni 930 m, cena wywoławcza 99 180 zł. Na dzień 28 grudnia ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego po byłej kotłowni w Nidzicy przy ulicy Warszawskiej. Lokal o powierzchni 78 metrów, cena wywoławcza 23 136 zł. Tego samego dnia również drugi przetarg ustny na lokal użytkowy przy ulicy Sienkiewicza. Lokal o powierzchni 19,4 metra, cena wywoławcza 14 994 zł. I także na 28 grudnia drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Rataja, działka o powierzchni 184 m kwadratowe, cena wywoławcza 26 888 zł. Przeprowadzono
31 października pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Nidzicy przy ulicy Generała Bema. Działka o powierzchni 666 metrów, cena wywoławcza 42 120 zł, wyłoniono nabywcę za cenę 42 550. 31 października pierwszy przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych przy ulicy Świerkowej. Działka o powierzchni 100 metrów kwadratowych, cena wyławcza 7780. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przepraszam, panie burmistrzu. Żółta kartka. No to, ale to nie przez to, że rozmawiamy chyba o tym. Ja już otwieram okna, jeżeli jest dużo, pani burmistrz, przeprosimy na chwilę. A żółta kartka była za coś innego. Jeszcze można któreś okno otworzyć? To poprosimy. Też pokazał mi? Ja nie mam. Dobrze, już proszę uwagę. Zaraz troszeczkę powinno wpaść świeżego powietrza. Panie burmistrzu, proszę kontynuację. 15 listopada odbył się drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Działka niezabudowana przy ulicy Warszawskiej. Powierzchnia 220 metrów, cena wywoławcza 13 760 zł. Również przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Odbył się również drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość położona przy ulicy Dubieńskiej. Powierzchnia 622 metry. Cena wywoławcza 25 tysięcy zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. I również wynikiem negatywnym zakończył się drugi przetarg ustny na niezabudowaną nieruchomość położoną w Nidzicy przy ulicy Krzywej. Działka o powierzchni 598 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza 89 tysięcy 250. Wydano w tym czasie również 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. To jest działki położone w Nidzicy przy ulicy 11 listopada, Wyspiańskiego i Klonowej. Za cenę po udzieleniu bonifikaty 90% 2849 zł. I może jeszcze informacja, która nie znalazła się w sprawozdaniu, którym państwu przekazałem, ale myślę, że dość istotna. 23 listopada odbyło się spotkanie w salce konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej. Spotkanie, w którym uczestniczył pan starosta, przedstawiciele Nidzickiego Klubu Biznesu, dyrektorzy nidzickich placówek oświatowych, zarówno gminnych, jak i szkół ponadgimnazjalnych, a także pracownicy poradni psychologiczno, znaczy, przepraszam, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nidzicy. I spotkanie dotyczyło przede wszystkim wypracowania form współpracy, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, żeby ten proces przygotowania młodego człowieka do wyboru zawodu, a ten wybór zawodu właściwie no, dokonuje się w trzeciej klasie gimnazjum już ostatecznie i to zarówno młodego człowieka trzeba przygotować, jak i rodziców, no bo jak pokazują dane statystyczne, to jednak w 80% rodzice decydują o wyborze zawodu dziecka, tak dotychczas to wygląda. I gdzieś te placówki gminne jak gdyby w tym procesie były pomijane i jak widzimy no, ze skutkiem fatalnym, ponieważ mimo sugestii pracodawców o potrzebie kształcenia w określonych zawodach trudno było dokonać naboru do klas w szkołach ponadgimnazjalnych i dlatego teraz proponujemy rozwiązania, żeby już praktycznie od etapu edukacji przedszkolnej pewne elementy doradztwa zawodowego wprowadzać, a w gimnazjum, żeby już to były takie naprawdę intensywne działania, żeby młody człowiek mógł wiedzieć, jakie zawody są poszukiwane na nidzickim rynku pracy, jakie firmy funkcjonują, co firmy oferują i jakie kierunki kształcenia w związku z tym oferują nidzickie szkoły ponadgimnazjalne. Także no mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie, tym bardziej, że my realizujemy już projekt, pewno więcej mogłaby powiedzieć pani dyrektor Sawicka, pozyskaliśmy kolejny raz środki z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i między innymi elementy doradztwa zawodowego w tym programie będą realizowane w naszych placówkach. Jeśli chodzi o wnioski różne zgłoszone podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, przekazane zostały komórkom merytorycznym, a Państwo zostaniecie poinformowani na piśmie o sposobie ich realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Proszę bardzo, radny Żgadło. Ja chciałbym zapytać o powołanie do chyba nowej komisji, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jakie są zadania tej komisji i kto został członkiem tej komisji? I drugie pytanie to odnośnie spotkania, ale to już chyba tylko to kurtuazyjne było spotkanie z okazji 15-lecia Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej. Czy coś z tego spotkania może jeszcze wynikało więcej? Dziękuję. Dziękuję. Radny Alfred Potapiuk. Ja mam zapytanie do pana burmistrza. Mianowicie została opracowana instrukcja ewakuacji plan zabezpieczenia dla osób przebywających w budynku Zamek. I Powiatowa Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na zabezpieczenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w sali widokowej. Czy rzeczywiście pisemna instrukcja zapewni bezpieczeństwo tymże ludziom w przypadku powstałego zagrożenia pożarowego? Wiemy, jak jest, a są utrudnienia przy ewakuacji. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania? Może to ja. Radna Halicka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tu mam taką prośbę może, żeby Pani Burmistrz, która reprezentowała gminę w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, żeby powiedziała, gdzie to mniej więcej się odbyło, a może też i Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy powiedziałaby może coś na temat pracy pracownika socjalnego, bo to jest dosyć trudna i ciężka praca. Nie wiem, czy to w tym punkcie, czy jak. No dziękuję. No dziękuję. Nie wiem, jak Pan Burmistrz na to odpowie. No ale ja myślę, że Panie Burmistrzu, odbyło się, ja mam również pytanie do Pana. Uczestniczył Pan w spotkaniu w Działdowie. Działdowszczyzna. Prosiłbym o krótkie zreferowanie tego spotkania, na którym Pan uczestniczył. Czy są jeszcze? Proszę, Radny Adamski. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie spotkania, które odbyło się 14-15 listopada. Zachowanie dziedzictwa narodowego w Lidzbarku Warmińskim. Czego dotyczyło? Czy jakieś poruszane były tematy naszego zamku ewentualnie? Może jakieś sugestie innych osób, co z naszym zamkiem zrobić ewentualnie? Dziękuję. Nie widzę pytań. Panie Burmistrzu, proszę o ustosunkowanie się do poszczególnych pytań. Znaczy, Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to nie jest nowość, bo ta komisja funkcjonuje już od wielu lat. Zadaniem jest opiniowanie projektów miejscowych planów, projektów decyzji o warunkach zabudowy, tylko po prostu wprowadziliśmy pewne zmiany i osobowe, i zmiany odnośnie zasad funkcjonowania i wynagradzania. Czyli po prostu komisja jako ustawowy obowiązek to już funkcjonuje od wielu lat. Także jeśli chodzi o szczegóły, to dysponujemy jak gdyby tutaj regulaminem. Bo nie będę chyba odczytywał całego regulaminu. Tak jest do wglądu. Zapraszam jak najbardziej. 15-lecie strefy, tak jak tutaj pan zauważył,
To nie był moment do jakichś rozmów biznesowych. To była gala zorganizowana z tej okazji Filharmonii Olsztyńskiej. Oczywiście no, uczestniczyło w niej wielu posłów, marszałek województwa, wojewoda. Miałem przyjemność rozmawiać bezpośrednio z wieloma osobami i cały czas ten temat strefy nidzickiej przy każdej okazji poruszam. Ale tu jest bardzo, bardzo istotna rzecz w duchu jakby tych dyskusji, które się toczą gdzieś tam w mediach, albo ta nasza strefa to taka, nic się nie dzieje. No ale przypominam, że nidzicka podstrefa powstała w roku 2010. W 2011 dopiero była uzbrajana, a my mówimy o strefach, podstrefach, które funkcjonują w województwie warmińsko-mazurskim 15 lat, czyli żeby osiągnąć jakiś poziom zainwestowania, trzeba było znacznie dłuższego czasu niż 2 lata. Tym bardziej, że dobrze wiemy, że dobry czas na inwestowanie to były lata 2007, 2008, a właściwie po roku 2009 jednak ta ostrożność inwestorów, jeśli chodzi o inwestycje, była coraz większa. Co nie znaczy, że na terenie Nidzicy nic nie powstało, bo też pewno nie wszyscy wiedzą, że powstały dwie hale na Piątkach. Jedna firmy Katko, druga firmy Kamet. Nie wiedzą choćby z tego względu, że mało kto zajeżdża w takie rejony, bo nie jest to widoczne z żadnej drogi. Czy hale typu firmy PUR na Olsztyńskiej, czy firmy Izbut Okna. My rozmawiamy w tej chwili o strefie. Pan Potapiuk, Alfred Potapiuk, instrukcja nie została jeszcze opracowana, instrukcja została zlecona do opracowania i też nam zależy nie tylko na samym papierku, który gdzieś tam powinniśmy mieć, to go opracujemy, schowamy do szuflady i na tym się temat zakończy. Zamek jest naszym najcenniejszym obiektem, największą wartością tu nie tylko miasta, gminy Nidzica, ale myślę, że w całego powiatu, a myślę, że jednym z cenniejszych zabytków w ogóle w regionie. Dlatego zależy nam, żeby zgodnie z tą instrukcją po prostu wprowadzić te zabezpieczenia, które zostaną nam wskazane. Pani Irena Halicka, pytanie do pani burmistrz, to może za chwileczkę. Pan przewodniczący pytał o posiedzenie zarządu ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, czego dotyczyło. Posiedzenie dotyczyło przyjęcia projektów uchwał, które będą podejmowane na zgromadzeniu związku, a projekty uchwał, które dotyczą roku 2013. I niestety muszę z przykrością powiedzieć, że te projekty tyczą również zwiększenia kosztów naszego, nie tylko naszego, ale udziału wszystkich gmin w Działdowszczyźnie, bo to były projekty dotyczące i budżetu na przyszły rok i zmiany regulaminu organizacyjnego, który wiąże się z zatrudnieniem znacznej ilości ludzi. To się wiąże oczywiście z obsługą później opłaty śmieciowej od 1 lipca i ze zmianą oczywiście ze wzrostem opłaty pobieranej za utylizację odpadów na składowisku w Działdowie. Proponowałem zdjęcie z porządku obrad tych uchwał i przedyskutowanie ich w większym gronie, czyli przede wszystkim w gronie wzbogaconym o skarbników poszczególnych gmin i osoby, które merytorycznie zajmują się gospodarką odpadami w danych gminach. Niestety mój wniosek upadł. Uchwały, które praktycznie czas na zapoznanie się mieliśmy niewielki, a uchwały budżetowo dostaliśmy właściwie przed samym rozpoczęciem posiedzenia zarządu. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane z jednym głosem
sprzeciwu, czyli moim. No, to są niebagatelne kwoty. Sama opłata utylizacyjna wzrosła ze 100 zł do 120. Czyli to w skali Nidzicy to jest na dzień dzisiejszy przy takiej ilości śmieci, jakie produkujemy teraz, to już jest kwota rzędu, no, w tym momencie już 100 tysięcy lekką ręką, a od 1 lipca, kiedy śmieci staną się własnością gminy i kiedy de facto wzrośnie ich produkcja, no, dosyć znacznie, no, co najmniej 30%, no, to ta kwota będzie jeszcze bardziej znacząca, jeśli chodzi o wydatkowanie naszych środków. A jeszcze pan radny Adamski pytał o konferencję, w której uczestniczyłem. To była niezwykle interesująca konferencja z racji tego, że to była wąska grupa ludzi, ale to była grupa ludzi specjalistów, którzy zajmują się w różnej formie zabytkami, a przede wszystkim rewitalizacją zabytków. Tam uczestniczyli architekci i to ci od obiektów, architekci wnętrz, architekci krajobrazu, konserwatorzy zabytków, ale przede wszystkim ludzie, którzy sami realizują na własnych obiektach rewitalizację, przekształcają, adaptują obiekty zabytkowe w luksusowe hotele, w apartamentowce, lofty, galerie handlowe. Także no, dużo można było się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Była okazja, żeby naprawdę wiele rozmów przeprowadzić. Z przyjemnością muszę stwierdzić, że nie spotkałem jednej osoby, która nie znałaby zamku Nidzickiego. I wiedza tych osób była naprawdę duża na temat tego obiektu. No, rozmawialiśmy również o możliwościach adaptacji na różne cele naszego obiektu i też te dyskusje, no, dały mi jakąś tam wiedzę na temat możliwości inwestowania, zwłaszcza, no, inwestowania dużych pieniędzy w tego typu obiekty. Dziękuję. No, zostało chyba jeszcze tylko jedno pytanie. Pani burmistrz. 21 listopada miałam przyjemność w imieniu pana burmistrza razem z panem przewodniczącym Markiem Kieszkowskim uczestniczyć w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystości te odbywały się na sali rycerskiej Nidzickiego Zamku. W trakcie imprezy zaprezentowały się na scenie dzieci ze świetlic funkcjonujących na naszym terenie, na terenie naszej gminy, podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Padło wiele ciepłych słów pod adresem pracowników socjalnych. No i tyle. Nie wiem, czy pani dyrektor będzie chciała coś jeszcze dodać. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu. Do punktu 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. I prosiłbym przewodniczących komisji o odczytanie wniosków zgłaszanych podczas posiedzeń komisji. Na początku poproszę pana Rafała Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Zdrowia. Na posiedzeniu komisji 22 listopada 2012 roku komisja nie złożyła żadnych wniosków, jedynie radni składali autorskie wnioski. Radny Paweł Adamski zgłosił wniosek. Radny wnioskuje o pozostawienie wysokości diet radnych na dotychczasowym poziomie, to znaczy nie podwyższenie ich w związku z planowanym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Radny Tadeusz Danelczyk zgłosił następujący wniosek. Radny wnioskuje o... Słucham. Prosiłem o wnioski komisji. A jeżeli padły takie, to nie mogę przeczytać. To są wnioski, które nie zostały przez komisję przegłosowane i mi się wydaje, że to są wnioski radnego, który może ewentualnie tutaj je przedstawić. Je zadać tutaj, tak? Tak jest. Proszę o wnioski komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie było żadnych wniosków. Dziękuję. Proszę o wnioski.
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo, Adam Grudkowski. Tak, już. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 listopada 2012 roku zgłoszono następujące wnioski. Komisja wnioskuje o podanie do publicznej wiadomości informacji, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku worki przeznaczone do segregacji odpadów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Gospodarki Komunalnej będą przekazywane nieodpłatnie. I następny wniosek. W przypadku wykonywania nowych instalacji oświetlenia ulicznego komisja wnioskuje o zastosowanie systemu LED w zakresie opraw i żarówek. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę przewodniczącą Komisji Planowania Budżetu i Finansów, może na ładę. Ja bym prosiła, żeby pan Jurek Denis odczytał wnioski, jeśli można. Wiceprzewodniczący. Ale tak? Jest dzisiaj. Jeżeli tak żeście ustalili, proszę bardzo. Uważam, że tak to dotyczy między innymi, jeżeli mnie nie ma, to prowadzi obrady przewodnicząca, ale jeżeli jest, to prosiłbym. Proszę bardzo, panie Jurku. Na posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów w dniu 26 listopada Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifika i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na zarządzie własność gminy wywalić na rzecz najemców następnych. Tak, ale mogliśmy czytać. Ja tylko czytam tam, gdzie zmiany. A więc w paragrafie 1 punkt C 30% bonifikata, punkt D 40% bonifikata. I oprocentowanie rocznie 5%. To jest to uchwały numer 6. Następnie wniosek drugi. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie wydarzenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, na odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego w trybu zawarcia umowy. I tu komisja proponuje wykreślić paragraf drugi i zastąpienie programu trzeci, że sprzedawca ma się prawa na kierowcy w trybie przetargowym. Ponadto komisja zgłosiła wniosek, że zawsze w umowie dzierżawy, że zobowiązanie dzierżawcy do poczynienia działań inwestycyjnych w okresie 3 lat od rygorem rozwiązania umowy dzierżawy. Trzeci wniosek. Komisja wnioskuje o zwrócenie się na piśmie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Dworców Kolejowych, Rejon Dworców Kolejowych w Gdańsku z prośbą o wyremontowanie dworca w Bistrzycy, ponieważ nie przynosi wpływu miastu i nie spełnia standardów XXI wieku. Czwarty wniosek. Komisja wnioskuje o przedstawienie szacunkowej wartości inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia we wsi Gnibor II. Ile punktów świetlnych i jaka ewentualnie wartość tej inwestycji szacunkowa będzie. Wniosek piąty. Tutaj komisja chciałaby uzyskać informację na temat, ile działek na placu księdza Sucińskiego zostało już sprzedanych, kiedy zostaną sprzedane następne działki i jaki jest po prostu, na jakim etapie są te działki, które zostały sprzedane, kiedy już wystąpiono o pozwolenie na budowę, czy po prostu właściciele już czynią jakieś przygotowania do budowy. Gdyż gmina tam czyni poważne inwestycje, żąda drogi i tak dalej, żeby to po prostu było jednoznacznie skorelowane. I ostatni wniosek. Komisja wnioskuje o wykonanie remontu chodnika zamiast tworzenia dokumentacji do wykonania nowego chodnika przy ulicy Jagiełły, jeżeli jest to zgodne z procedurą techniczną, bo w części tej ulicy kiedyś chodnik był, tylko były krawężniki i chodnik ziemi, że tak jak jest po prawej stronie chodnika i tam dalej w stronę Korzeli. Także po prostu, jeżeli jest to zgodne z procedurą, to komisja przynajmniej częściowo to uwzględnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pan burmistrz by się chciał odnieść tutaj, przypuśćmy, do jakichś wniosków? Czy... Znaczy, może do wszystkich nie, bo to raz, że za dużo czasu, a i tak większość. Aha, a jeszcze jedna komisja. Dobrze, proszę bardzo. Komisja Bezpieczeństwa, pan Halicki. I tak ważna komisja. Dobra. Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 27 listopada
2012 roku zostały zgłoszone następujące wnioski. Pierwszy. Komisja wnioskuje o ustawienie tablic kierunkowych na ostrym zakręcie przy ulicy Findera obok budynku numer 1. Dwa. W związku z licznymi skargami mieszkańców wsi Grzegórzki w sprawie niebezpiecznego wyjazdu od strony boiska w kierunku drogi powiatowej komisja wnioskuje o ustawienie lustra na drodze powiatowej w celu poprawienia bezpieczeństwa wyjazdu. Trzy. W związku z potrąceniem pieszego, które miało miejsce w listopadzie bieżącego roku na przejściu dla pieszych na ulicy Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Warszawską, komisja wnioskuje o przesunięcie przejścia oraz postawienie słupków z łańcuchami w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Czwarte. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pieszych w aspekcie rosnących drzew w pobliżu przejść dla pieszych, które ograniczają widoczność kierowcom pojazdów. 5. Z uwagi na szybko zapadający zmrok i trudne warunki pogodowe komisja wnioskuje o zwrócenie szczególnej uwagi na rowerzystów i pieszych poruszających się na drogach, którzy nie posiadają oświetlenia oraz odzieży odblaskowej. To kierowane jest to kierujemy po prostu do Komendy Powiatowej Policji. 6. Komisja wnioskuje o zwrócenie uwagi na zagrożenie dla kierowców wynikające z prowadzonej inwestycji przez Nadleśnictwo Nidzica we wsi Wikno, a mianowicie ciężki sprzęt, który wjeżdża z lasu, nanosi na nawierzchnię dróg powiatowych dużo ilości gliny i błota. Ponadto ma to miejsce na dość niebezpiecznym zakręcie. Dlatego też komisja prosi o zwrócenie się do inwestora o systematyczne sprzątanie zanieczyszczonej drogi. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Tu we wnioskach są to wnioski skierowane do powiatowego zarządu dróg, tak? Jeden do pana burmistrza, do Komendy Powiatowej Policji i do Naleśnictwa, Dobrze. Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę. Ja może, żeby nie zabierać czasu, tylko się do praktycznie do jednego tematu ustosunkuję, a mianowicie do wniosków wymiany opraw na oświetleniowych na oprawy LED, bo ten temat wiem, że był tam na spotkaniu komisji z klubem biznesu poruszany i teraz znów taki wniosek pada. Ja chciałbym przypomnieć tylko parę rzeczy, że decyzja o modernizacji sieci oświetleniowej zapadła jeszcze za tamtej kadencji. Ona była realizowana i nie na podstawie widzimisię burmistrza, tylko żeby zrealizować modernizację, to najpierw opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy modernizacji sieci, który wskazał kierunki i sposoby techniczne tejże realizacji. Przeprowadziliśmy analizę kosztów tej modernizacji. Następnie audyt parametrów zakupu energii elektrycznej. To też jest bardzo ważne, bo dzięki temu mogliśmy dostosować zamówione moce i te moce zmniejszyliśmy o 40%. Także to jest niebagatelna kwota. Oczywiście sama modernizacja również nastąpiła i na terenie wiejskich, miejskim i wiejskim i mamy wszystkie oprawy energooszczędne. I co najważniejsze, że mimo wzrostu opraw uzyskaliśmy spadek kosztów energii, bo oprócz tych działań przeprowadziliśmy również przetarg dla wszystkich naszych jednostek na dostawę energii elektrycznej, dzięki któremu udało się uzyskać spadek ceny zakupu kilowatogodziny o 25%, czyli to jest kolejna duża kwota. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o te działania oszczędnościowe, zrobiliśmy dużo. No dlaczego akurat w tym momencie uznaliśmy, że sodowe oświetlenie jest lepsze niż LEDowe? Z prostej przyczyny specjaliści, w tym również z Politechniki Warszawskiej, twierdzili, że stosunek ceny do jakości, trwałości jest jeszcze niezadowalający. No to były, oprawy LEDowe były w tym czasie dosyć drogie i jeszcze niestety trochę awaryjne. Dzisiaj być może to się zmienia, ale musimy pamiętać, że my przeprowadziliśmy modernizację, która kosztowała
800 tysięcy złotych. I no może no póki to działa sprawnie, to na razie no nie wydatkujmy kolejnych jakby pieniędzy. No również no chciałbym przy okazji powiedzieć, bo też takie tematy były poruszane odnośnie przetargu, bo tu wspomniałem o przetargu na energię elektryczną. W tym roku zrobiliśmy już drugi, kolejny przetarg. Również ceny uzyskane są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Ale oprócz tego przecież organizujemy wspólne przetargi na ubezpieczenie mienia. To również robimy dla wszystkich jednostek, ale też telefony. I tutaj jeśli chodzi o oszczędność na usługach telekomunikacyjnych, i to zarówno jeśli chodzi o telefony stacjonarne, jak i telefony komórkowe, no mamy bardzo dużo. No to dla przykładu, no limit burmistrza jak gdyby na telefon komórkowy był 120 zł, teraz jest 50 zł, tak? Czyli wszystko, to wszystko, co powyżej 50 zł wydzwonię, to już płacę z własnej kieszeni, tak? Czyli to jest spadek no ponad 50% kosztów, czyli mamy podobne warunki za dużo niższe pieniądze. Także te pewne działania podejmujemy. I oczywiście, jeśli to oświetlenie LED-owe, no okaże się, że jest dla nas już satysfakcjonujące, jeśli chodzi o ten stosunek kosztów do jakości, no to będziemy w tym kierunku szli. Na czas realizacji modernizacji, no jednak wszyscy wskazali nam, że oświetlenie sodowe jest lepsze. I tutaj też trzeba podkreślić i przypomnieć, może nie wszyscy pamiętają, że za tę modernizację gmina Nidzica na targach oświetleniowych w Warszawie w 2010 roku w kategorii gmin do 70 tysięcy mieszkańców dostała tytuł najlepiej oświetlonej gminy, a w roku ubiegłym zostałem zaproszony na konferencję oświetleniową do Poznania, gdzie uczestniczyłem jako prelegent, bo proszono mnie, żeby po prostu przedstawić, w jaki sposób w małej gminie można było dokonać takiej modernizacji. I to cieszy, że ktoś z zewnątrz zauważa pewne działania, bo z przykrością muszę stwierdzić, że często tutaj na miejscu no nie każdy to widzi. Dziękuję. Ja bym tylko chciał dodać, bo padł jeden wniosek o zwrócenie się do Polskich Kolei Państwowych o modernizację dworca. Tylko stwierdzam, że takie już pismo wysłałem, także dziękuję bardzo. Już jest w trakcie. Zobaczymy, co nam odpowiedzą. A w wolnych wnioskach przeczytam wam też później, drodzy państwo, jedną taką fajną dla nas odpowiedź związaną z koleją. Jeśli można, panie przewodniczący, to też warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji Rada zdecydowała, żeby wystąpić do PKP o przejęcie dworca. My się zobowiązywaliśmy w zamian za przejęcie do wyremontowania tego obiektu. Odpowiedź była niestety negatywna. No z dworcem walczymy, drodzy państwo, już dosyć długo. Nie możemy tego w jakiś sposób przeskoczyć. Każdy odpowiedzialność rzuca na inną instytucję w tych strukturach kolejowych. Mamy odpowiedź, którą później w wolnych wnioskach państwu odczytam na temat przejazdu kolejowego, że będzie zaplanowany jest do remontu. No a z tym dworcem mamy kłopoty. Nie jest to nasz obiekt i po prostu swoich pieniędzy nie możemy na to przeznaczyć. A oni od tego uciekają w różny sposób. Dobrze, drodzy państwo, kolejnym punktem obrad są punkt zgłaszanie interpelacji i wniosków. Piąty. Proszę pan Alfred Potapiuk. Ja kieruję zapytanie jako wniosek do pana burmistrza, mianowicie kręgosłupem rozwoju miasta Nidzicy jest plan przestrzennego zagospodarowania. Takowy plan... Trochę bliżej może. Takowy plan w 2006 roku zleciła urzędowi Rada Miejska. Na dzień dzisiejszy radni, jak również osoby zainteresowane, nie wiedzą, co się dalej dzieje. Faktem jest, że w 2008 roku takowy
projekt planu przestrzennego zagospodarowania był opracowany, wystawiony 10 listopada 2008 roku do publicznego pokazu wglądu. Następnie były przeprowadzone konsultacje, jak również w tym 8 roku do 24 grudnia czas złożenia wniosków. Na dzień dzisiejszy faktycznie nie mamy żadnej informacji, a rzeczywiście on jest tutaj nam niezbędny. Padają różne zapytania, co z planem, gdzie są miejsca pod zabudowę, jakie zabudowy można prowadzić na terenie miasta i gminy. Przepraszam, miasta Nidzica. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Radny Ziółkowski. Panie burmistrzu, ja składam wniosek o kanalizację deszczową w ciągu ulicy Kraszewskiego, w miejscu, gdzie zawsze zbiera się woda po jakichkolwiek opadach. Były tam naprawy, ale one nie przynoszą skutku. Także wnioskuję na prośbę mieszkańców, aby w przyszłym budżecie uwzględnił pan ten wniosek. Kanalizacja deszczowa przy ulicy Kraszewskiego, w miejscu, gdzie zawsze zbiera się woda. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Krzysztof Czumakow.